Dzisiaj będę prezentować trochę o medycynie kosmicznej, trochę o fizyce. Podzieliłam tę prezentację na trzy moduły: promieniowanie, układ mięśniowo-szkieletowy i zdrowie psychiczne. Promieniowanie kosmiczne to jest strumień cząstek fal i są różne promieniowania, na przykład promieniowanie elektromagnetyczne, to jest znane nam fale radiowe, promieniowanie gamma, promieniowanie świetlne, czyli to, co widzimy, podczerwone, czyli w pilotach od telewizora, jak i laserowe czy rentgenowskie na badaniu RTG. Mamy też fale korpulsywne, czyli promieniowanie beta, które emituje elektron, oraz promieniowanie alfa, które emituje jądro atomu helu. Mamy też promieniowanie mieszane i to jest właśnie promieniowanie kosmiczne, jonizujące, szkodliwe dla nas bardzo, jądrowe i plazmowe. Pierwsze, o czym opowiem, to Solar Particle Events. Przetłumaczyłam to jako solarne zderzenia cząstek. Nie wiem, czy dobrze, ale bije się w piersi, jeśli źle. Są to cząsteczki, które są emitowane podczas wyrzutów Słońca. Składa się z wysokoenergetycznych protonów i z jąder o wysokim ładunku, jąder atomu o wysokim ładunku i energii. Słoneczne zderzenie cząstek pojawia się najczęściej podczas maksimum aktywności słonecznej. Maksimum aktywności słonecznej przypada raz na 12 lat, mniej więcej. To jest cykl 11-12 lat, jest całym cyklem. Słynne maksimum aktywności słonecznej było w końcu kalendarza Majów, czyli w 2012 roku. To promieniowanie może być bardzo niebezpieczne dla astronautów, jednak na Ziemi może być piękne. Może być piękne w postaci zorzy polarnej, która powstaje, gdy Słońce wytwarza właśnie cząsteczki. I one są tak jakby wyrzucone w stronę Ziemi, to po 8 minutach, bo tyle trwa czas przelecenia tak jakby tych cząstek z Słońca na Ziemię, te cząstki zderzają się z naszą atmosferą, w związku z czym nasze atomy w naszej atmosferze, atomy na przykład tlenu, są w stanie zbudzonym, przez co muszą oddawać tę energię. No i oddają tę energię w postaci światła niewidzialnego, jak i widzialnego. No i tak powstaje zorza. Zorza polarna, albo zwana Aurora Borealis, u nas na półkuli północnej. Co ciekawe, jest też taki wskaźnik KP i on pokazuje On opisuje tak jakby skalę, zakres wielkości zorzy polarnej, która może się pojawić w wyniku tego wiatru słonecznego. On mierzy podaje, od 1 do 9, gdy skala indeks KP wynosi 6, to zorza polarna jest możliwa do zobaczenia w Polsce. Jako ciekawostkę mogę dodać, że na stronie solarham.net można tam zaobserwować właśnie to jakby prognozę pogody dla wskaźniku KP. I też jeszcze dodam, że w 2012 roku zorza polarna była możliwa do zobaczenia na północy Polski, ale też była widoczna w Tatrach na przykład, co jest naprawdę wow. I to nie trwało tak wiele godzin, tylko trwało parę minut, parę sekund i nie było tak przejrzyste jak w krajach północy, ale było widoczne, więc
może w 2023, 2024 znowu zobaczymy zorzę polarną w Polsce. No ale dlaczego właśnie zderzenia cząstek słonecznych są niebezpieczne dla astronautów? No bo jak cząsteczki lecą sobie z ogromną prędkością, są uderzane w astronautów na przykład podczas spaceru kosmicznego, to w wyniku tych zdarzeń, w wyniku tych zmian, astronauci są bombardowani nimi i mogą powstać różne zmiany, o których opowiem potem. Jak powstało to galaktyczne promieniowanie kosmiczne? No jak widzimy na zdjęciu, mamy pokazaną grafikę powstania galaktyk. I w wyniku wybuchu tak jakby te galaktyki w wyniku wybuchu tych galaktyk atomy poleciały sobie dosłownie tak w kosmos, tak z dużą prędkością. I podczas tego przemieszczenia się elektrony tych atomów zostają dosłownie zgubione, usunięte podczas ich szybkiego przejścia przez galaktykę. Przed tym nie uciekniemy, nie mamy jak. To jest wszędzie wokół nas, wszędzie wokół Ziemi. Galaktyczne promieniowanie kosmiczne składa się z wielu protonów, jąder atomów, od wodoru, jak spojrzymy na tablicę Mendelejewa, do niklu, czyli równie dobrze też składa się z atomów żelaza czy manganu. I dodatkowo, co mogę powiedzieć, gdy galaktyczne promieniowanie kosmiczne uderza w osłony statków kosmicznych, to powoduje właśnie powstanie promieniowania wtórnego. Promieniowanie wtórne to są neutrony, które w wyniku uderzeń tych w osłonę kosmiczną, to te atomy, które są w tej osłonie, przekształcane są w inne atomy, w związku z czym to nie jest zbyt dobre dla statków kosmicznych. Jednak mamy obrońcę, tak jakby. Są nimi pasy Van Allena i pole magnetyczne. Pasy Van Allena składają się z wewnętrznego i zewnętrznego pasa jonowego oraz wewnętrznego i zewnętrznego pasa elektronowego. A co robią te pasy? No, te pasy w sumie łapią w pułapkę cząstki z wiatru słonecznego. No i to jest taka pułapka elektronów. W związku z czym chroni Ziemię właśnie przed wiatrem słonecznym. Najmniejsze jest pasy Van Allena, najmniejsze są na biegunach, w związku z czym dlatego na biegunach najczęściej jest obserwowana zorza polarna i w kołach pobiegunowych. No i pasy Van Allena są, jak widzieliście, takie okrągłe. Jednakże jest taka anomalia, zwana anomalią południowoatlantycką, na południowym Atlantyku, gdzie pas Van Allena jest najbliżej, w związku z czym mamy mniejszą ochronę przed promieniowaniem, przed wiatrem słonecznym. W związku z czym na przykład w ISIS astronauci lecą sobie 15 razy dziennie przez tą anomalię, bo w ciągu dnia krążają 15 razy dziennie Ziemię. W związku z czym no to jest niezbyt korzystne dla ISIS, jak i dla astronautów tam będących. Człowiek i promieniowanie. Tutaj zajmę się trochę jakby fizyką, żeby zrozumieć, jaki jest maksymalny limit pochłonięcia promieniowania przez nas, żeby potem powstał rak. To trzeba zrozumieć najpierw
jak to się dzieje i jakie są jednostki. No to dawkę promieniowania możemy wyrazić w jednostce Greya, jak i w radach. Rady to takie mniejsze jednostki Greya, tak jakby. I jednostka Greya to jest wyrażona w dżulach pochłoniętej energii w kilogram na masę ciała. I wszystko zależy od typu promieniowania, jakie pochłonęło ciało. Do porównania skutków różnych rodzajów promieniowania określa się równoleżnikiem dawki pochłoniętej i jednostka to siwerty. Jednostka siwertów jest równa ilczynowi pochłoniętej w greje. Przepraszam za literówkę i współczynnikiem skuteczności biologicznej dla danego promieniowania. Co ciekawe, współczynnik skuteczności biologicznej jest różny dla różnego promieniowania. Jest mały dla promieniowania beta, natomiast duży dla promieniowania alfa. I jak tutaj widzimy, to jest zdjęcie z książki Space Medicine. Tutaj może porównam wiek do wielkości, do możliwości przyjmowania promieniowania przez ciało. Jak widzimy z tabelki, im więcej mamy lat, tym więcej możemy pochłonąć tego promieniowania. A dlaczego? Ponieważ w sumie chodzi o nowotwór, kiedy on się wytworzy i potrzeba mniej czasu, żeby się wytworzył ten organizm młodszy. Jak i również kobiety mogą mniej pochłaniać tego promieniowania, ponieważ mają więcej tkanek takich wrażliwszych, że tak to imy, oraz no, z reguły są mniejsze, mają mniej na przykład komórek mięśniowych, są mniej rozbudowane. No dobrze, ale w sumie co robi nam te promieniowanie? Promieniowanie powoduje w skali bardzo małej, w skali wręcz komórkowej, a nawet mniej, zmiany w naszym DNA. Mianowicie, jak widzimy tutaj, cząstka dużej energii, czyli promieniowania, czyli rozrywa wiązania, na przykład wiązanie wodorowe w nici DNA, która występuje w naszych komórkach. Co dalej powoduje, hamowanie i również powoduje hamowanie procesów naprawczych, w związku z czym komórka nie może zregenerować tego DNA. A brak zregenerowanego DNA może powodować na przykład aberracje chromosomalne albo do różnych mutacji. A koniec końców może powodować też nowotwór. Co ciekawe, kobiety przebywające w kosmosie są dwa razy więcej narażone na rozwój nowotworu niż mężczyźni. I tutaj powiem o paru ciekawych... Ale dlaczego kobiety przebywające w kosmosie są dwa razy więcej narażone na rozwój nowotworu? Ze względu na inną czułość tkanek, na przykład tkanki piersi są bardziej czułe, w związku z czym może jest większe ryzyko wytwarzania nowotworu piersi. Też zależy od jak to już nazywa się, zdolności genetycznej. Również też tkanka jajnika jest wrażliwa, dlatego u nich dopuszczalna dawka promieniowania jest niższa. Oraz dane z badań z 2013 roku, co dokopałem się, sugerują, że ryzyko u kobiet polecenia na Marsa, czyli około 940-dniowa misja, u 45-letnich kobiet i mężczyzn powoduje większe ryzyko śmiertelnego nowotworu i u kobiet jest to ryzyko jest większe o 25% niż u mężczyzn. Również ciężkie jony, jak jesteśmy bombardowani promieniowaniem, to ciężkie jony powodują również uszkodzenie tkanki nerwowej,
I jest takie zjawisko zwane fotosyntezis, fotosenes, przepraszam, mój angielski jest zły. Ale o co chodzi? To zjawisko zaobserwowali astronauci podczas misji w Apollo. Jak zamykali oczy, widzieli takie jakby błyski, jakby od pioruny, jakieś takie przebłyski dziwne. Więc zastanawiali się, co to jest. No i koniec końców odkryli, że prawdopodobnie są to te błyski są spowodowane przez pojedyncze cząstki oddziaływane na więcej lub więcej komórek na naszej siatkówce, na komórkach fotoreceptorowych. W związku z czym dlatego widzieli te takie dziwne błyski. Również gdy przebywamy długą ilość w kosmosie, ilość czasu w kosmosie, to mamy większą możliwość zachorowania na zaćmę. No ale najważniejszym punktem jest, jak ochronić się przed promieniowaniem kosmicznym. No, najlepiej nie wychodzić z statku kosmicznego, bo to jest nasza ochrona. Nasza ochrona przed promieniowaniem. Jednakże wiadomo, że czasami są spacery kosmiczne, które astronauci są narażeni na mega duże dawki promieniowania. No ale statek kosmiczny zapewnia ochronę. Ziemia również zapewnia ochronę przed promieniowaniem kosmicznym. Co ciekawe, to odpowiada słupowi wody o wysokości 10 metrów. Czyli hipotetycznie można sobie rakietę wziąć i dać tam wodę na 10 metrów czy 11 i tak polecieć. No ale raczej mało kto to zrobi, bo to jest mało prawdopodobne. Ciężkie do zrobienia. Jak może zauważyliście, w statkach kosmicznych Apollo, one, statki kosmiczne były takie owinięte jakby srebrną czymś, które potem na zdjęciach, jak astronauci wylądowali, to coś srebrnego to było takie spalone. No i to było, to coś srebrnego to było właśnie aluminium. Aluminium też chroni, jednakże jest więcej sposobów, które lepiej chroni statek kosmiczny. Jest nim na przykład ołów. Ołów chroni dwa razy lepiej statek kosmiczny niż aluminium. Też naukowcy odkryli, że ciekły wodór też dobrze chroni i polietylen, ale to tak jest w fazie testu. No i teraz przejdziemy do układu mięśniowo-szkieletowego. To zacznę może od mięśni. Ludzie przebywający w ISIS nie mają grawitacji, a organizm uważa, co niepotrzebne, to wywalić. No a po co nam mięśnie, skoro ich nie używamy? No i tak sobie te mięśnie się zmniejszają, skurczają, tak powstaje zanik mięśni, czyli atrofia. A jak to mu zapobiec? No w sumie jedyne, co możemy, to ćwiczyć. Tak właśnie naukowcy ćwiczą na ISIS ponad 2 godziny dziennie, co ćwiczą na przykład na bieżni. Ćwiczą przy takich maszynach, gdzie obwiązują się pasami i tam też ćwiczą. Chyba z obciążnikami, a nie chcę wprowadzać błąd. Ponadto na ISIS też na ISIS nie są tylko ludzie, ale też myszy. Właśnie w eksperymentach na przykład Rodent Research 2 tu poleciało wiele, nie pamiętam, ale wiele super samic, czyli takich napasionych mięśniowo samic, które na których były badane inhibitory, mianowicie odpowiadające za tą atrofię mięśni. I póki co z tych badań nic takiego dużo nie wynikło, żeby
zapobiec temu, tej atrofii, ale badania z tego, co wiem, to nadal trwają. Jak już o tym wspominałam, żeby zapobiec atrofii mięśni, człowiek musi ćwiczyć. Co ciekawe, w kosmosie bez wykorzystania ćwiczeń w ciągu 5 dni człowiek może stracić ponad 20% masy mięśniowej. I co jeszcze ciekawe, podam taką ciekawostkę, że człowiek, jak leży w łóżku, bo jest chory, bo jest w śpiączce, to też straci wiele procent masy mięśniowej. I teraz powiem więcej o kościach, ponieważ o mięśniach powiedziała chyba z miesiąc temu Kasia, to teraz skupię się bardziej na kościach. Bez kości w sumie nie ma szans, żebyśmy stali. A mięśnie otrzymują te kości w całości, tak samo jak i stawy, i otrzymują nas w pionie dzięki grawitacji, w sensie przeciwko grawitacji. Bo nasze kości składają się z kości, jak i z szpiku kostnego. W naszym szpiku kostnym powstają białe komórki, jak limfocyty, płytki krwi, erytrocyty, no w sumie wszystko. Praktycznie wszystko, co mamy w osoczu i co mamy w krwi. A jak nie, to większość. Promienie kosmiczne przenika tak głęboko, że może uszkodzić szpik kostny. W konsekwencji może doprowadzić do nowotworu, do białaczki, jak i do różnych chorób immunologicznych, do różnych zachwiań, co nie jest korzystne dla nas, dla astronautów. W wyniku badań astronautów przed i po i podczas lotu naukowcy zauważyli taką zależność, że mają ujemny bilans wapniowy, czyli wydalali więcej tego wapnia, niż go produkowali. Za to odpowiadają osteoklasty. Osteoklasty w zdrowym organizmie powinny być w symbiozie z osteoblastami. Osteoklasty niszczą kości, jednakże w prawidłowym, działającym organizmie, one aktywują się na przykład podczas regeneracji złamań. Natomiast osteoblasty, to był dobywują te kości. Jednak gdy równowaga jest zakłócona i osteoklasty więcej niszczą niż osteoblasty budują, no to jest tak trochę jakby właśnie tutaj na pokazanym obrazku wysadzić kość, no i ona się już nie zregeneruje. Te wapno, które tak jakby wychodzi z kości, które ucieka z kości i idzie sobie do krwi, potem do układu, potem do nerek i tam odkłada się, powodując z czasem kamienie nerkowe, które są bolesne i które są niekorzystne dla astronautów, bardzo niekorzystne. W wyniku większej aktywności osteoklastów może powstać osteoporoza kosmiczna, bo nie tylko na Ziemi istnieje zjawisko osteoporozy, ale również na ISIS, tylko że w kosmosie, na przykład na ISIS. Tylko że w kosmosie to osteoporoza rozwija się bardzo szybko, ponieważ zwykle osteoporoza dotyka kobiet, więc zwykle kobiety tracą od 1 do 3% kości na rok. Tak samo od 1 do 3% kości tracą astronauci w miesiąc. To jest naprawdę dużo. Jeśli myślimy o lotach załogowych, na przykład na Marsa, no to sobie policzmy. 6 miesięcy lotu w jedną stronę, 6 miesięcy w drugą stronę, plus, ile to tam chyba, 6 miesięcy pozostanie na Marsie, gdzie nie wiadomo, jak bardzo tam osteoporoza będzie działać, funkcjonować. No to policzmy sobie 12 plus 6, to nam daje 18, razy dajmy 3. 50% kości nam wyleci wyżej.
To ludzie z powrotem na ziemię to wstaną i sobie złamą kość kadrową. No tutaj, jak wspomniałam wcześniej, nie zapomniałam o tym, że duża aktywność osteoklastów uwalnia wapno, które trafia do nerek. Tam są odkładane w kanalikach nerkowych, powstają złogi wapnia, a następnie kamienie nerkowe, tak w ramach przypomnienia. Najważniejsze w sumie, jak dla życia każdego, jak i dla astronautów, jest najważniejsza motywacja, żeby zmotywować się do dalszej misji, do dalszych badań, do dalszego funkcjonowania w tej misji. Astronauci są bardzo narażeni na izolację. Większość z nas prawdopodobnie przeżyła coś takiego jak kwarantannę z powodu koronawirusa. W związku z czym wiemy, z czym to się je, że to jest kwarantanna jest ciężka, tak samo jak i izolacja. W wyniku badań psychologowie stwierdzili, że adaptacja w izolacji przebiega w trzech fazach. Pierwsza faza to ostra reakcja na nowe środowisko fizyczne, społeczne, psychologiczne i to trwa tak około 14 dni. Można to porównać, że do kwarantanny, że ciężko nam się było przyzwyczaić, że jesteśmy zamknięci. Druga faza to jest okres stabilnej adaptacji. To trwa średnio 3 miesiące. W porównaniu znowu do kwarantanny, no to już zaakceptowaliśmy to, że jesteśmy w kwarantannie, no i dobra, no. Idziemy dalej z tym kwarantanną. I oraz trzecia faza, ostatnia. W środku misji bądź podczas trzeciej jakby fazy misji motywacja zmniejsza się, motywacja do działania. To możemy też porównać do kwarantanny, że w pierwszych dniach no, chce nam się coś robić, chce nam się posprzątać, wykorzystujemy ten czas. Jednak potem ta motywacja spada. Już pod koniec to w sumie mamy dość tej kwarantanny. Myślimy tylko o wyjściu, a nie o uczeniu się, czy też nie wiem, zrobieniu porządków domowych. No i myślę, że to jest dobre przykład. No i jak już wspomniałam, motywacja to jest bardzo ważna, to mówiłam, habitatowe trudności. Czyli astronauci, będąc w habitatach, mogą mieć trudności ze znalezieniem się społecznie, z akceptowaniem planu dnia, który jest inny niż ich biotyp, niż ich cykl życia naturalny. Jak i również może mieć problem z poczuciem zamknięcia w habitacie. I jak i również chciałabym nawiązać do behawioralnego odpowiednika paradoksu bliźniąt. Co to oznacza? Jak astronauci lecą na misję, dajmy na ISS, co trwa 6 miesięcy, no to przez 6 miesięcy nie widzą swojej rodziny, codziennie, nie uczestniczą tak intensywnie w ich życiu codziennym niż wcześniej. Uważają, że jak polecieli przez to za 6 miesięcy, to się nic nie zmieni, a zmienić może się bardzo dużo. Na przykład czytałam o takim astronaucie, kiedy poleciał, to wtedy istniało państwo ZSRR. Natomiast kiedy przyleciał z misji, wtedy państwo ZSRR rozpadło się, no i powstała Rosja Federalna. W związku z czym był zaskoczony tą sytuacją i jego paszport był już nieaktualny. I to jest najbardziej tak jakby wyraźny przykład behawioralnego odpowiednika paradoksu bliźniąt. Jakie cechy astronauty są najważniejsze? Tutaj wyczytałam, że to członkowie zdrowia behawioralnego w NASA to określili te cechy. Po pierwsze jest to mentalna, emocjonalna stabilność, ponieważ bez tej stabilności emocjonalnej nie można działać dalej, nie można bez, gdy przeżywamy jakieś ważne wydarzenie życiowe, trochę ciężko nam się skupić na nauce, na pracy. Dlatego ta cecha jest bardzo ważna. Wydajność w stresujących sytuacjach. No, pobyt w kosmosie raz jest bardzo stresującym czynnikiem. Dwa, mogą się wydarzyć jeszcze bardziej stresujące sytuacje, na przykład coś nie działa i trzeba to naprawić.
związku z czym trzeba właśnie być wydajnym podczas tych stresowych sytuacji. Umiejętność życia w grupie. No, na ISIS chyba są co najmniej 4 osoby, więc tak w zamkniętej puszce przydałoby się, żeby ta osoba współpracowała z innymi i żyła w zgodzie z innymi, co jest ważne i ciężkie, gdy jest się 500 metrów nad ziemią i jest się zamkniętym właśnie tak w puszce. Czwarty przykład to umiejętność pracy w zespole. To tak jak wspominałam wcześniej, umiejętność życia, pracy jest ważne. Ważne, żeby dobrze współpracować, żeby wręcz myśleć, co druga osoba chce zrobić, żeby jakoś się połączyć telepatycznie. Piąte, to problemy rodzinne. Astronauci mają możliwość spotykania raz w tygodniu przez wideokonferencję swojej rodziny. No i wiadomo, często jak to w życiu bywa, wychodzą pewne problemy, problemy rodzinne, których będąc na misji, no, nie możemy ich załatwić, nie możemy ich rozwiązać, nie możemy pomóc rodzinie, jedynie na odległość. Dlatego ważna jest odporność na te problemy rodzinne. Po szóste, motywacja. Motywacja do działania, motywacja do wszystkiego, to powinien być temat przewodni. Osąd podejmowania trafnych decyzji. No i to się wiąże w sumie z mentalną stabilnością oraz emocjonalną stabilnością. Gdy nie myślimy logicznie, nie możemy podejmować trafnych, logicznych decyzji. Dlatego obydwa czynniki są bardzo ważne. Sumienność i złożoność. No ważne, żeby być dokładnym, to chyba ogólnie też dotyczy codziennego życia. Ważne, żeby być dokładnym, sumiennym co do swojej pracy, co do życia. Umiejętność komunikacyjna. To wydaje mi się, że to się wiąże i z umiejętnością życia w grupie i pracy w zespole. Ważne, żeby dobrze się komunikować, żeby rozumieć, co druga osoba mówi, myśli, chce powiedzieć, jak i ważne jest, żeby dobrze komunikować się z ziemią. No i dziesiąty czynnik, przywództwo. Na stacjach kosmicznych pewnie, no, na pewno jest jakiś lider, kapitan. Czasami może tego kapitana zabraknąć i wtedy inna osoba pełni dowództwo. Jak tej osoby nie ma, to wtedy inna i tak dalej. Więc nawet osoba, która nie robi tego przywództwa, musi nauczyć się cech przywódczych, tych właśnie cech przywódczych, aby nie czuła się z tym ciężko i aby dobrze zarządzała grupą pod nieobecność dowódcy lub dowódca codziennie. Astronauci mają własnego psychologa, behawiorystę. Mają częste telewizyty, właśnie mogę powiedzieć telewizyty, telekonferencje, dzięki czemu ich psychika powinna być na stabilnym poziomie. Też psycholog bada ich, czy coś się zmieniło, czy ma jakieś zaburzenia, nie daj Boże, czy albo jeśli przeżył traumatyczną sytuację, to jak na niego wpłynęła, czy może kontynuować misję. W habitatach są też różne trudności. Na przykład na ISIS 24 godziny na dobę urządzenia działają, w związku z czym jest dosyć głośno. Znaczy nie tak jak samolot odrzutowy, ale tak 60-70 decybeli, mniej więcej. Jeśli ktoś ma problemy z zasypianiem podczas szumu, no to może być problem. Jest też problem z prywatnością, no bo jak jest się zamkniętym, no to ciężko o prywatność. Przestrzeń jest tak mała, że każdy się z każdym spotyka i trzeba się przyzwyczaić, że jest się ciągle z tą samą załogą. No i ciężko o prywatność taką, że przejdziemy do pokoju i się zamkniemy, bo niestety nie ma tak na ISIS. Sen jest bardzo ważny, żeby się wysypiać, to wiemy ogólnie. Ale na ISIS jest o tyle ważne, żeby podejmować trafne decyzje, żeby nie zaburzyć cyklu
cyklu snu i często astronauci mają problem z zasypianiem, w związku z czym biorą często tabletki nasenne, obserwowane przez lekarza i psychologa. W sumie to by było na tyle. Dziękuję za wysłuchanie mnie.